Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was do województwa małopolskiego w Beskid Niski. Bazą wypadową było królewskie miasteczko Grybów, leżąc nad rzeką Białą, między Nowym Sączem a Gorlicami i między Krynicą Górską a Tarnowem. Jest wczesne popołudnie, więc dla rozprostowania kości wybrałem się na wycieczkę niebieskim szlakiem na Chełm, górę o wysokości 778 metrów, która leży na południowy wschód od Grybowa. Na szczycie góry nie ma punktu widokowego, ale stoi wysoki krzyż, do którego przymocowana jest informacja z nazwą góry i jej wysokością. Niedaleko znajduje się drugi krzyż poświęcony żołnierzom wyklętym, walczącym tutaj w latach 1945-47. Jeszcze tylko zdjęcie i wracam na kwaterę do Grybowa, tym samym szlakiem. Wycieczka zajęła mi ponad 4 godziny, a przeszedłem ponad 12 kilometrów. Suma podejść to 477 metrów, a zejść 39. Szlak na Chełm nie jest taki prosty, jakby się wydawało. Można się nieźle napocić, ale widoki z osiedla pod Chełmie są przednie. Świetne miejsce do odpoczynku. Przede wszystkim czysto w pokoju. Wygodne łóżko, w pełni dostępna kuchnia, do tego duży ogród, łazienka na korytarzu. Cała moja, gdyż oprócz mnie nie było w tym czasie innych turystów. Blisko sklepów i przystanku PKS. Miejsce bez mała idealne. Do dyspozycji turystów jest oczywiście kuchnia, która jest w pełni wyposażona, czyli kubki, szklanki, kieliszki, garnki, talerze, sztućce itd. Ręczniki w łazience też były. Dla milusińskich do zabawy jest duży ogród. Wycieczka na górę Jaworze, 882 metry. Pogoda jest zła, gdyż za oknem nisko leżące chmury oraz wszędobylska mgła w
więc widoków tego dnia nie było. Do tego lekki mróz, ale nic to, w drogę. Szlak nie jest zbyt wymagający, więc bez problemu dacie radę go przejść. Na Jaworzu znajduje się stalowa wieża widokowa, a oprócz niej na szczycie znajduje się kamienny pomnik z tablicą poświęconą Janowi Pawłowi II oraz ławka. Tutaj też szlak zielony krzyżuje się z niebieskim, który prowadzi m.in. do wsi Ptaszkowa i tym szlakiem poszedłem dalej. W Ptaszkowej niestety tylko z zewnątrz obejrzałem kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, zbudowany w 1555 roku i dalej udałem się na dworzec PKP. Wycieczka zajęła mi ponad 4 godziny, a przeszedłem ponad 14 km. Suma podejść to 480 metrów, a zejść 64 metry. Dziś jest piękny dzień, słońce świeci, niewielkie chmury na niebie. Dojechałem do wsi Cieniawa i stamtąd niebieskim szlakiem przez Rosochatkę 753 metry i Jodłową Górę 715 metrów do Nowego Sącza. Szlak jest prosty, z kilkoma punktami widokowymi, m.in. na Beskid Sądecki, Niski, czy też na Pogórze Rożnowskie i prowadzi a to drogą asfaltową, a to lasem. Na wierzchołku góry Rosochatki stoi wysoki metalowy krzyż dla upamiętnienia 600-lecia obecności cudownego obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej w klasztorze ojców Paulinów w Częstochowie. Natomiast na Jodłowej Górze, w rejonie przełęczy Wilczy Dół, znajduje się rezerwat przyrody Cisy w Mogilnie. Przejście tego szlaku zajęło mi ponad 4 godziny, a przeszedłem 15 km. Suma podejść to 610, a zejść 828 metrów. Dojechałem pociągiem do miejscowości Lubaszowa, znajdująca się na północ od Grybowa, następnie busem do Jodłówki Tuchowskiej. Tutaj zacząłem wchodzić niebieskim szlakiem na Brzankę, 534 metry, znajdującą się w parku krajobrazowym pasma Brzanki. Wejście na Brzankę zajęło mi około 45 minut i dalej skierowałem się na wschód szlakiem zielono-żółtym. Szło mi się dobrze, lekko, prawie że po płaskim terenie. Po niecałym kilometrze dotarłem do wieży widokowej, z której można dostrzec nawet Tatry. Nacieszyłem oczy widokami i ruszyłem dalej. Szlak doprowadził mnie do ostrego kamienia.
Ta skała to pomnik przyrody o długości 40 metrów, szerokości od 3 do 16 i wysokości od 2 do 8 metrów. Zbudowana jest z piaskowca. Składa się z kilku głazów z widocznymi spękaniami ciosowymi. Tego dnia przeszedłem 14 km, a zajęło mi to około 4 godzin. Suma podejść to 430 metrów, a zejść 384. Dziś pojechałem do niedalekiej wsi Szymbark i dalej zielonym szlakiem prowadzącym szosą dotarłem do tablicy informacyjnej z nazwą Bielanka, napisaną w języku polskim, a pod nią nazwa wsi napisana cyrylicą. Ciekawe. Teraz skręciłem na żółty szlak, który prowadzi do wsi Ropa przez m.in. Miejską Górę 643 metry czy Suchy Wierch 652 metry. To niezbyt wymagający szlak prowadzący przez większość czasu lasem, ale są też i miejsca widokowe. Cały szlak przeszedłem w 3,5 godziny, a jego długość to ponad 11 km. I jeszcze jedno. Schodząc z Łysej Góry, 636 metrów, do Ropy, idzie się asfaltem i właśnie tu rozpościera się przede mną piękny widok na górę Chełm, czy na Jelenią Górę, 684 metry, jak również na Maślaną Górę, 753 metry. Suma podejść to 613 metrów, a zejść 606. Pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku. Cześć!